nagramy takie, żebyś mógł później to wstawić do tego making of'a. Cześć siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Cześć! Siema, siemanko, witam was w nowym odcinku. Dzisiaj jest... Ale dał do mnie tak... Cześć! Witam wszystkich. Nie, przyjadą samochody, niech będzie maksymalnie cicho. Ja zawsze te słuchawki były wytrzymałem. Ale buty sobie wyjebałem, no nie! Chuj, dobra, ja wstaję. A patrz, nie, to jest... Making of! Przekierowaliśmy się portfelem. Do psychologii. Psychologią. No. Czekaj, w każdym supermarkecie? Teraz myśl, ja to powycinam. Wiesz. Głębsza suka montażu. Staniemy już rzutem. Demonetyzację. Demonetyzację. Żeby mi tak już nie szumiało w pisaniu. W prawie każdym angielskim Poutlandzie były kasy samoobsługowe. Tutaj niestety takiej nie było. Też... Co możesz jeszcze powiedzieć? Na plus na pewno to, że jest bardzo... cicho. Jesteśmy aktualnie we Wrocławiu, w centrum handlowym Marino. Kurwa, nie jesteśmy, tylko byliśmy. Deals znajduje się w centrum handlowym we Wrocławiu Marino. My już tam byliśmy, znaleźliśmy to miejsce. Jest ono blisko drogi, dlatego czasami... Dlatego przepraszamy was, jeśli słyszycie jakieś auta i tak dalej, ale znajdujemy się koło jeziorka. I... Jest tu cicho. Pokaż pisiorka. Dobra, zróbmy to. Przetestujemy dla was teraz kilka produktów, które udało nam się kupić w tym polskim odpowiedniku Poutlanda. Między innymi zupkę chińską na suchu. Myślę, że to jest bardzo dobra cena, jak na polski sklep. Tak. Dobra, kurde, takie produkty żeśmy kupili, że to chuj, można ocenić. To się rozpuściło. Kupiliśmy syrop klonowy, proszę bardzo. Jest po rosyjsku instrukcja? Kurczę, nie ma, bo przeczytał, bo ja umiem całe lice. Wiesz, teraz, moi drodzy, ja bym od razu wyciągał, mówił i testował. I teraz, moi drodzy, czas na moją torbę, która jest no dosyć spora, ananaski. Co jest bardzo ciekawe, w tym Dealsie nie ma plastikowych torebek. Są tylko papierowe, czyli już widzimy, jak Anglia próbuje w Polsce wprowadzać papierowe zamiast plastikowych, żeby delfinki nie umierały. Ma kurczę dziurę. Dobra. Ej, widzisz? To jest Pepco. What the fuck? Nie, to jest Pep and Co. To nie jest Pepco, to jest Pep and Co. Oczywiście cheese chodniki and onion, chodniki. Proszę bardzo, paczka. Co ciekawe, w Dealsie i w Poutlandzie nie sprzedają normalnych paczek chipsów. Oni sprzedają jedną dużą pakę, która posiada w sobie cztery takie małe paczuszki właśnie o smaku cheese and... Co zrobić? Jak wiesz co, bo mi się jakiś pająk zawinął. Właśnie o smaku... Mountain Dew, nie dajemy oceny, no bo to Mountain Dew. Reese's standard... Mucha? Nie, coś mi wleciało. Wypluj to. Tam, spluń. Popij Monstajem. Może się jeszcze zażygasz. Daj tego na wizji, człowieku. No dobra. Rizzi standardowo. Co tam jeszcze mamy? Słuchaj, ja bym tego spróbował. W sensie, napiłbym się tego teraz tu. Robimy to? Robimy to. Może to na Riziska sobie polejemy, co? Albo na bisiorkach, nie? No, bisiorkach. Dziwnie, ale... No to dawaj te Riziski. Riziski. Moi drodzy, postanowiliśmy, że przetestujemy ten syrop klonowy, żeby było co oglądać. Za jeden się zgniótł. Na Riziskach to przetestujemy, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa recenzja. Tylko żeby się tym nie oblać i się tym nie kleić. O, jeden wiesz co, utknął. Jeden wygląda dobrze. Ja wezmę tego, który wygląda... Nie no, bierz tego. Ty weź tego dobrego, jesteś pan prowadzący. Come on, kill me! Rizis. Nie żyj. Cześć, jesteś mi wyłazł tutaj. O, mówmy. Ja nie chcę łazić. Wlewamy nasze Riziski oczywiście. Zapłaciłem dokładnie. No kurwa, jebany, rób mi tego... Kurwa. Zapłaciłem dokładnie 20...
Nie, co kaszesz, jak wchodzi pod prysznicem? Nie, 25 zł. Ja pierdolę, ale mi się... Nie... Praca YouTubera jest ciężka. Ja wiem, że ja na pewno. Ja oczywiście... Dasz mi nagrać? Przepraszam. Ja oczywiście... Że... Napój aloesowy bez aloesu. Ja syba. To... Tak? Mam nadzieję, że tu będą te... Ten miąż. Moje oryginalne... Mój oryginalny aloe vera oceniam na 7,5 na 10. 9. Serio? Tak. Bo ja bardzo lubię. Ja też lubię, tylko... To sobie 8. Przemnoży Mikołaj i sobie wyliczy. Nie, no musimy to jeszcze raz nagrać. Moje ale... Dobra. Moje aloe oceniam na 9 na 10, a ja aloe... 7,5. Zabiłem. A aloe... Czekaj, ja ci to przemnożę na spokojnie. No po co? Już nie ma sensu. Ja to zamknij tak walnę słupska. No ja też. Ogrem i pół dodać ile miałem? 9 podzielić na 2 i 12. Czyli kurwa coś nie działa. Czekaj, 7,5 dodać 9, okej. Okay. I podzielimy to na 2. 8,25. Kolejne dwa produkty. Co to jest? Kolejne dwa produkty. Ja wam coś pokażę, widzowie, na czym polega nagrywanie w dziczy. Zobaczcie to. Chcieliśmy wygiąć drzewo, żeby zrobić statyk. Tutaj jest droga. Tutaj jest... I nagle my, nie? Zobacz to, idziesz sobie przez jakieś pole, wszystko zarośnięte, drzewa. A my tutaj stanowisko do nagrywania zrobiliśmy. Tutaj jest ta kamera. Noga się wygina. Ten już umiera. Zobaczcie, tutaj drzewo było wyginane specjalnie, żeby... Jak moja noga. ...umiejscowić statyw. Co ty masz na czole? Opaskę. Wiesz co, ja mam długie włosy i teraz sobie tak, uwaga, myk. Okej. Dokładnie. To Coca-Cola waniliowa niestety zero oraz Coca-Cola cherry też niestety zero. Chyba Coca-Cola cherry mamy w Polsce. Jestem głupi. Mrówki zaczęły się zlatywać, bo mamy tu jedzenie. No, mamy tu jedzenie, więc wszystko. Dawać moje Oasis. Nie dostaniecie. Dobra, ogar. Cicho, patrz już. 20 minut nagrania mam, tu już reklamy będą. Ostatni produkt ze sklepu Deals to są Oreo. Kurde, jakie Oreo. Wiesz, jak to możemy zabić? Że wyślesz mi słoiówkę, całe to nagranie, a ja zrobię making offa do siebie, zmontuję sam, a ty odcinek sam zmontujesz. No spoko. Dobra. Ty powinieneś taki przester zrobić, jak bardzo ci chcę. Mogę. Powiedz mi, co my robimy ze sobą? Normalni ludzie kąpią się w morzu. A my nagramy. Albo w basenie z kulkami. Mam nadzieję, że przynajmniej troszeczkę wam się wspomnienia z Anglii włączyły i miło wam się to oglądało. Jesteś chamem, pijesz, jak myślisz, ja się żegnam, a ty pijesz Monstera. Do widzenia. Bardzo dziękujemy, zostawiacie łapki w górę, subskrypcje, lajki, wszystko udostępniajcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy z Karolem. Siema. Hej. No i chyba teraz... Jak zakończysz filmik, to jest potem takie smutne cierpienie. Takie, kurwa, co nagrać następnego? Miesz taki fajny pomysł, 5 godzin spędzisz nad montażem. Chyba ty. No, ja montuję 5 godzin. Średnio. Ej, patrz, jaki kolor został zajebisty. Ja myślałem, że to będzie przezroczyste. No pokaż jeszcze. Widzisz to? To nagaj to, co sobie domontuję. Na moją szefeczkę to wstawię i będzie pięknie się komponowało. Ty mała dziwka. Spiżdżaj. Ale jesteśmy w lesie, czegoś się spodziewasz. No, jak to nazywasz lasem, to ci gratuluję optymizmu. To jakaś polana. Leci bocian ponad lasem, wymachuje swym... dziobem. Ogonem miał być. Tak? Nie wiem, znajmy nowe wersję. Obie wypiję w domu. Koniec. Chodź was potężnie.